Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego Geeka. Pora na kolejny zestaw z okazji stulecia marki Disney. Tym razem jest to mini parowiec Willy. ...424 elementy i 470 zł, ale nie katalogowo, tylko tyle trzeba wydać, żeby ten zestaw zgarnąć przy zakupach na Lego.com, jeśli weźmiecie pod uwagę tylko zestawy na licencji Disneya, ale nie tylko disneyowskie, bo Marvel, Star Warsy też się na to łapią. No i ja sprawdzałem sobie przed chwilą, ile mniej więcej teraz ten zestaw kosztuje na wolnym rynku, około 135 zł cena na promoklockach, więc w tej cenie możecie go wyrwać, jeśli nie kupujecie czegoś na Lego.com czy w Lego Store, żeby ten zestaw zgarnąć jako gratis. Parowiec Willy już kiedyś w LEGO się pojawił w formie zestawu z LEGO Ideas, był zdecydowanie większy, no a tutaj mamy po prostu czarno-białą wersję Mickey'ego, mamy też tytułowy parowiec, no i co ważne, parowiec Willy to jest naprawdę ikona, jeśli chodzi o historię marki Disney, z tego względu, że w kreskówce o tej nazwie debiutowała myszka Mickey jako animowany bohater, no i to chyba tyle, choć pewnie jeśli trochę Disneyem się interesujecie, to wiedzieliście o tym, a ja teraz mogę iść na stół i otworzyć pudło, a następnie sprawdzimy, jak ten parowiec się prezentuje. Zestaw z Ideas był zdecydowanie większy, tam też mieliśmy dwie minifigurki, bo oprócz Mickey'ego była mini. No ale potem te figurki już przestały być tak ekskluzywne, bo w bardzo podobnej formie pojawiły się w drugiej serii kolekcjonerskich minifigurek na licencji Disneya. Ale już zapomnijmy o serii Ideas, zapomnijmy o serii figurek. Mamy tutaj przed oczami ten mały parowiec. Pudełko widzicie jak wygląda, pokażę wam jak też prezentuje się z drugiej strony. Mamy tutaj funkcje ruchome. Ruszają się kominy i rusza się też ten kołowrotek. Ja w takim razie ponacinam sobie plomby i zaraz zobaczymy, czy trzyma to poziom ekskluzywnych zestawów, gratisów, czy jest pogięta instrukcja. Nie, instrukcja jest bardzo ładnie spakowana. Ja w takim razie wyciągam to, co w pudełku. No i jeśli chodzi o zawartość, to muszę przyznać, że jest tutaj naprawdę sporo klocków, bo mamy aż 5 worków. Instrukcja też jest dość pokaźnych rozmiarów. I muszę powiedzieć, że jak na gratis, który zgarnia się za 470 zł wydane w Lego.com czy w Lego Store'ach, to naprawdę jest bardzo fajna opcja i myślę, że pod kątem nabierania wartości to naprawdę ten zestaw ma potencjał. Ale dajcie mi teraz moment, a ja za chwilę do was wracam z gotowym parowcem. No i jest parowiec, no i klocki są pożółknięte, ja naprawdę mam coraz mniej cierpliwości do białych elementów, zwróćcie uwagę na to, ile tutaj jest odcieni tego pożółkniętego białego. Twarz Mickey'ego jest biała, no i macie idealny kontrast, jak obok prezentują się białe klocki. To jest naprawdę przegięcie, tym bardziej, że na przykład Kobi potrafi zrobić lekko mleczno-niebiesko-białe klocki. O, tak bym je opisał, no ale cóż, co my możemy poradzić? I tak będziemy te klocki Lego kupować. Co do samego statku... dobra, dajcie mi moment. Usuńmy na chwilę Mickey'ego na bok. Pokażę wam funkcję ruchomą. Jeździmy sobie w ten sposób, kominy sobie wesoło podskakują, no i te kołowrotki też się kręcą. Tak to wygląda od spodu. Mamy tutaj po prostu zamontowane opony i to jest akurat bardzo fajne rozwiązanie. O, teraz dokładnie możecie zobaczyć, jak to lekko wystaje poza kadłub. Cyk, cyk i cyk, i sobie podskakuje wszystko, jest naprawdę w porządku. Tutaj mamy też taki maleńki żuraw, szkoda, że nie ma jeszcze czegoś do zaczepienia, żeby sobie to w ogóle poprzesuwać. Brakuje mi też opcji, żeby tutaj mimo wszystko gdzieś na pokład się dostać. W tym miejscu jeszcze mamy koło sterowe. Czy ustawienie figurki w tym miejscu jest wygodne? No nie powiedziałbym, ale okej, możemy tego Mickey'ego tutaj ustawić, te kominy wręcz ocierają mu się o głowę, kiedy podskakują, jest ciasno, no ale jest to miniaturowa wersja parowca, więc okej. Na pokładzie znajdziemy jeszcze wiadro, wiadomo, trzeba pokład szorować, często najmłodszy w ekipie ma takie zadanie, no ale szczerze mówiąc, kurczę, brakuje mi tutaj jakiegoś takiego
wiecie, takiej puenty, takiej kropki nad i, takiej wisienki na torcie, choćby w postaci, nie wiem, logotypu Disneya na tym fragmencie, żeby tutaj było napisane Disney 100, żeby było napisane parowiec Willy, cokolwiek, żeby było napisane, żeby rzeczywiście czuć, że ten zestaw jest w jakiś sposób ekskluzywny, bo on na pierwszy rzut oka jest tak zminiaturyzowany, że aż po prostu nieestetyczny. Troszkę mi to trąci takim właśnie parowcem, który został zbudowany z miksa. Może tylko ja mam takie odczucia. Dawajcie znać, co wy o tym sądzicie, bo naprawdę czegoś tutaj mi brakuje. Co do Mickiego, no to on prezentuje się w ten sposób. Ta czarno-biała wersja Mickiego jest naprawdę w porządku. Fajnie wygląda ta czapka. Brakuje mi ogona, tym bardziej, że już takie elementy dostawaliśmy. Kaczki na przykład dostawały kupry. W Awatarze mieliśmy ogony dla Navi, a tutaj, kurczę, brakuje tego ogona. Okej, gdyby Mickey miał ogon, nie wstawilibyśmy go tutaj, żeby mógł kierować się statkiem, ale mimo wszystko byłby to bardzo fajny akcent. Ja i tak wolę klasyczną wersję Mickiego, nie czarno-białą, tylko już w czerwonych portkach, ale cóż, to też jest po prostu taki fajny smaczek historyczny. Mickey w takim razie wraca na pokład, a ja wracam do recenzji, a właściwie do jej podsumowania. Znacie moje podejście do gratisów, staram się zgarniać wszystkie, które tylko zgarnąć mogę. No i tak jest też z tym zestawem, chciałem go mieć w swojej kolekcji, ale nie ukrywam, on mnie wcale nie powalił. To jest po prostu zbieranina białych i czarnych, przepraszam, pożółkniętych i czarnych klocków, co naprawdę mnie już zaczyna bardzo drażnić, bo Lego stara się rozwiązać ten problem? Wcale nie! Te białe klocki po prostu wyciągamy z opakowania i widzimy kilka odcieni klocków, które miały potencjał na to, żeby być białe, ale niestety nie są i to jest jak dla mnie wada fabryczna. Szkoda, że tak się dzieje. Kolejna rzecz jest taka, że mimo, że jest to zestaw w jakiś sposób ekskluzywny, brakuje mi tutaj czegoś, co tę ekskluzywność by nam dawało. Choćby rysunek Mickiego w tym zestawie z, wiecie, z Disneyem, gdzie mieliśmy świecący klocek i tak dalej, to było fajne. Tam było coś właśnie ponad standard. A tutaj tego mi brakuje. Choćby tego zwykłego nadruku, nawet gdyby to była naklejka, ale z informacją Disney 100. Nawet gdyby to był ten klocek chromowany z napisem Disney 100, który byłby jakąś taką pseudo kolekcjonerską podstawką. Trochę tego zabrakło, a sam parowiec w tej skali wygląda po prostu bardzo nijako. Na dzisiaj to tyle, dzięki, cześć!